Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko, był sobie gród, którym od dawna rządził mądry i sprawiedliwy król Krak. Nikt nie pamięta, aby kiedykolwiek bił na alarm tutejszy dzwon, przy którym w wiecznej gotowości czuwa dzwonnik. Poza tym czuwa strażnik oraz rycerze. Są jeszcze halabardnicy. Ale o nich może innym razem. Mieszkańcy grodu byli bardzo pracowici. Psik! Ale jak widać, każda reguła ma swój wyjątek. Oto smykałka i cholewka. Ja wam dam, urwisy! Patrz! O, królewna Wanda! Niech ten wianek z kwiatków polnych znajdzie jakiś rycerz zdolny. Ciekawe, czy się spełni. Zobaczmy, czy działa pułapka na wianki. W porządku. Chodźmy nałapać świetlików. Co to było? Nietoperze, skąd wyleciały? Zobacz, tu jest jakieś wejście. Gdzie jesteś? Ale tu ciemno, poświeć. Słyszysz coś? To tylko ogień. Przestań się wiercić. To jest smok! Nie bój się, widziałeś, jaki jest mały. Przecież musi coś jeść. Ale tylko wrzucimy kanapki do szczeliny. Ma apetyt. O, idzie do miasta. To wszystko nasza wina. Prosiłem, żeby nie tłuc kotletów podczas obiadu. I co? Jak grochem o ścianę. Każdy smok coś musi jeść, niestety. Ojojoj, a nie mówiłem? Uff,
Całe szczęście. Czy ma ktoś jakiś pomysł na pozbycie się smoka? Zgładzić! To wiemy, ale jak? Nie wiem. A może ktoś ma lepszy pomysł? Nie widzę. W takim razie proszę wezwać historyka. A gdyby tak gada wytresować? Wezwać tresera! A może specjalista od bardzo dużych zwierząt wie coś o smokach? Faktycznie! Duży! Odwagi! No i co, specjalisto? Jeszcze chwileczkę, najjaśniejszy panie. Z naukowego punktu widzenia to zwierzę nie kwalifikuje się do żadnego z podrzędów. No i? Słowem, nie istnieje. Nie istnieje? To co tutaj robi? Nie wiem. Słyszałem, że umiesz wytresować słonia. A słonia? A tak, to dla mnie mrówka. Tak, a smoka potrafisz wytresować? Oczywiście, że tak. Dobranoc wszystkim. Cóż, historia zna takie przypadki. Jestem historykiem. W czym mogę pomóc? A jak się te przypadki, że tak powiem, zakończyły? W tej materii specjalizują się bajkopisarze, ale kończy się to zwykle tak. I żyli długo i szczęśliwie. I niby kto z kim? No, królewny ze smokami. Jakiś wariat. Wanda do domu! Patrz! Wygląda jak... jak smok. Co tam macie? Pokażcie! Wiemy, jak pokonać smoka! Baranią skórę wypchamy mieszanką wzdymającą. Siarką, fasolą, grochem i prochem.
Smok zje barana, będzie miał pragnienie, napije się i pęknie. Bajki jakieś opowiadacie. Co jest? Nie smakuje mu? No tak, przecież on je tylko warzywa i owoce. Jabłka, piękne jabłka, owoce, warzywa. Dziękuję wam. Uwolniliście nas od smoka, który zjawił się tu nie wiadomo skąd. A ty, moje dziecko, nie musisz już puszczać wianków. Oto twoi rycerze. Ja się na pewno nie ożenię. I tak kończy się ta historia. Wejście do smoczej jamy na rozkaz króla Kraka zamknięto żelazną kratą, która do dzisiaj tkwi w wawelskim wzgórzu.